Jako pediatra opiekuje się maluchem od przyjścia na świat do jego dorosłości. I doskonale wiem, jakie pytania na początku trapią każdego rodzica. A poradniki nie dostarczają wszystkich odpowiedzi. Zebrałam je wszystkie w jedną całość. Ten materiał stworzyłam wcześniej na potrzeby kursu internetowego, ale postanowiłam udostępnić cały ten materiał na moim kanale. W ten sposób pomagam na szerszą skalę. Kolejne odcinki będą systematycznie pojawiać się na moim kanale. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy medycznej? Zaczynajmy! Moduł drugi. Opieka ambulatoryjna nad nowonarodzonym dzieckiem. Po wypisaniu ze szpitala ma się wrażenie, że jesteśmy zostawieni sami sobie. Wracamy do domu z nowym członkiem rodziny i no do dzieła, trzeba sobie radzić. Ale nie jesteś sam. Noworodek ma zapewnioną opiekę medyczną ambulatoryjnie. Pozwól, że opowiem Ci, kto teraz będzie pomagał Ci od strony medycznej opiekować się Twoim dzieckiem. Położna. Odwiedzi Was położna, czyli pielęgniarka wykwalifikowana w opiece nad noworodkiem. Położna ma obowiązek w ciągu 6 tygodni po urodzeniu dziecka odwiedzić Cię przynajmniej 4 razy. Wizyty pielęgniarki są bezpłatne, czyli refundowane z NFZ. W trakcie wizyty będzie sprawdzała przybieranie dziecka na masie, pomaga w pielęgnacji, w pierwszej kąpieli, doradza jak trzymać dziecko i przede wszystkim doradza przy problemach z laktacją. Ważnym elementem opieki pielęgniarskiej jest dbanie o wygląd kikuta pępowiny. Otrzymasz instruktaż, czy robisz to prawidłowo. Wszystkie informacje o dziecku i przebiegu wizyty zamieści w książeczce zdrowia dziecka. W przypadku niepokojących objawów pokieruje Was do lekarza. Pielęgniarka środowiskowa. Pielęgniarka środowiskowa, jeżeli była wybrana, również sprawdza, jak maluch się czuje w Waszym domu. Lekarz. No a co z lekarzem? Kiedy trzeba zgłosić się na wizytę? Tutaj mamy kilka opcji do wyboru. Oto lekarze, którzy opiekują się noworodkiem. Nazwy specjalizacji i zakres ich obowiązków. Lekarz rodzinny. Czyli lekarz pierwszego kontaktu. Opiekuje się całą rodziną, w tym jej nowym członkiem. Wyboru dokonujesz składając deklarację w NFZ. Pediatra, czyli na przykład ja. To specjalista od dzieci. Zajmuje się pacjentem od urodzenia do 18 roku życia. Tu wybór następuje również na zasadzie wcześniejszej deklaracji. Neonatolog. Neonatologia to specjalizacja obejmująca opiekę tylko nad noworodkiem, czyli tylko w pierwszym miesiącu życia. Ten specjalista będzie sprawował opiekę na przykład nad wcześniakiem, ale wielu neonatologów to również pediatrzy i zostaną z Wami do dorosłości. Najlepiej wszystkie formalności załatwić jeszcze przed porodem. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli za darmo w ramach opieki pierwszego kontaktu, zapewniona jest opieka lekarza rodzinnego lub pediatry. Wypełniasz odpowiednią deklarację w NFZ, gdzie wpisujesz imię i nazwisko danego lekarza rodzinnego lub pediatry oraz nazwę i adres placówki, w której pracuje. Od tego momentu dziecko jest przypisane do tego ośrodka i jest pod jego opieką. Wybranego lekarza lub przychodnię możesz zmienić, jednak nie częściej niż 2 razy w roku. Ważne, abyś miała zaufanie do lekarza swojego dziecka. Przygotuj się. W dobie internetu informacje są szybko i ogólnie dostępne, ale w chwilach stresu lepiej być przygotowanym na wszystko. Dlatego dobrze jest wiedzieć i omówić w poradni następujące kwestie. Koniecznie zapytaj o godziny przyjęć lekarza w poradni, czy mają dyżury świąteczne i weekendowe. Gdzie masz się zgłosić w nagłych wypadkach? Na przykład adres pomocy doraźnej. Gdzie jest najbliższy oddział ratunkowy i szpital dziecięcy? Gdzie jest najbliższa apteka, która dyżuruje również w nocy? Zapisz te informacje najlepiej z adresem i numerami telefonów na wszelki wypadek. W opisie modułu znajdziesz gotową checklistę, gdzie warto zamieścić wszystkie te informacje i wywiesić na przykład, nie wiem, na lodówce albo mieć gdzieś, gdzie wszyscy wiedzą, że ten dokument się znajduje. Albo po prostu zrób zdjęcie i miej zawsze w telefonie. Ale to jeszcze nie koniec opieki medycznej. Płynnie przejdźmy do kolejnego etapu.
pierwsze lekarskie badanie dziecka, tak zwane patronażowe. Badanie patronażowe powinno odbyć się w ciągu 4 tygodni życia w poradni lub w domu dziecka. Wnioski z tej wizyty są odnotowane w książeczce zdrowia dziecka. To pierwszy kontakt z lekarzem po wypisaniu ze szpitala. Badanie patronażowe dziecka, czyli to pierwsze badanie lekarskie, obejmuje ocenę stanu zdrowia, ocenę przybierania, sprawdzamy dojrzałość i stan rozwoju dziecka. Identyfikujemy ewentualne problemy zdrowotne. Co ważne, lekarz sprawdza również, czy wszystkie etapy profilaktyki, o których dowiedziałeś się w pierwszym module, już się odbyły. Otrzymujesz również informacje o dostępnych szczepieniach oraz, ważne, skierowanie na badanie profilaktyczne bioderek, czyli USG stawów biodrowych. To również program profilaktyki wczesnego wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego. Badanie jest wykonywane przez ortopedę dziecięcego w poradni preluksacyjnej. Pierwsze badanie powinno odbyć się pomiędzy 4 a 6 tygodniem życia. I jeszcze jedna techniczno-formalna informacja. Wraz z wypisem ze szpitala dziecko otrzymało książeczkę zdrowia dziecka z załączoną kartą szczepień. Karta szczepień może zostać automatycznie wysłana do wybranej przez Was wcześniej poradni NFZ lub być załączona do książeczki zdrowia. W tej drugiej opcji będzie trzeba samemu przekazać tę kartę szczepień do poradni w momencie, kiedy będzie dziecko szczepione i tam ta karta już zostaje. W przypadku realizacji szczepień informacja o wykonanym szczepieniu jest odnotowywana w obu dokumentach, czyli i w książeczce, i w karcie szczepień. Aktualnie szczepienia są również wpisywane w system internetowy gov.pl, ale według obowiązującego prawa również mają być zapisywane w obu wyżej wymienionych dokumentach. Zatem pamiętaj, żeby na każdą wizytę lekarską brać ze sobą dokument medyczny dziecka, jakim właśnie jest książeczka zdrowia. Myślę, że teraz na temat organizacji opieki zdrowotnej nad noworodkiem wiesz już wszystko. To koniec modułu drugiego.